Witam Cię serdecznie w Technice na Wtorek. Nazywam się Asia Baranowska, jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach i przede wszystkim edukatorką pozytywnej dyscypliny. A Techniki na Wtorek to jest seria filmów dotyczących kart technik wychowawczych pozytywnej dyscypliny. Kart mamy 50, ja mam tutaj tylko kilka przy sobie. I co tydzień omawiamy kolejną kartę, dzisiaj karta numer 19. Wzmacniaj swoje dzieci. Bardzo ważna karta. To może omówię ją zaraz, na razie ją przeczytam jak zwykle. Dziel się z dziećmi kontrolą, aby mogły zdobywać umiejętności zarządzania własnym życiem. 1. Ucz umiejętności życiowych. 2. Wspólnie skupiajcie się na rozwiązaniach. 3. Miej wiarę w swoje dzieci. 4. Odpuszczaj małymi porcjami. 5. Zwiększaj samoświadomość dzieci, pytając, jak się czujesz, co myślisz, w jaki sposób to wpływa na to, czego chcesz w życiu. O, szeroki temat. Wzmacnianie swoich dzieci. Może zacznę od błędów, które automatycznie jako rodzice czasem popełniamy. Jakie to są błędy? Na przykład mówienie, no wiesz co, ty znowu tego nie zrobiłeś, ile razy mam ci tłumaczyć, tak, czy ty nigdy się tego nie nauczysz, no to jest jak najbardziej nie wzmacnianie dzieci, raczej zniechęcanie i budowywanie im przekonań dotyczących tego, że się do niczego nie nadają, czy też nie nadają się do tego, o czym właśnie mówimy. Natomiast wzmacnianie dzieci będzie bardziej polegało na mówieniu, wiesz co? Ale ja widziałam już, jak rozpakowujesz zmywarkę i wiem, że sobie świetnie poradzisz z tym zadaniem. W tym sformułowaniu właśnie jest wiara w to, że dziecko sobie poradzi, że dziecko jest kompetentne i zdolne do zrobienia o wiele więcej, niż ono czasem udaje, tak? Bo dziecko ci czasem pokazują nam, że nie umiem założyć tego bucika, tak? Chociaż my dobrze wiemy, że poradziłoby sobie z tym zadaniem. To samo dotyczy starszych dzieci. Proszono mnie, żebym rozdzielała komunikaty do starszych i młodszych dzieci, ale wydaje mi się, że no, my też czasem jako dorośli wpadamy w takie poczucie, o Boże, nie wiem, co mam zrobić. Ale wtedy wystarczy usiąść, zastanowić się i z wiarą w siebie i też z wiarą w młodego człowieka, na przykład nastolatka, podejść mówiąc, ale przecież tyle rzeczy ci się udało w życiu, dokonałeś to, dokonałeś tamto, dokonałeś siamto. I my jak rodzice potrzebujemy wspierać dzieci i wierzyć w nie najbardziej na świecie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uczmy dzieci umiejętności życiowych. Już wspominałam o tym przy okazji poprzedniej karty 18. Natomiast to jest ponowne powiedzenie, ucz dzieci umiejętności życiowych. Czyli po pierwsze zastanów się, co dziecko potrzebuje umieć, żeby poradzić sobie z daną sytuacją, a potem stwórz okazję, kiedy będzie mogło się tego nauczyć. Wszystkie techniki, które stosujemy w pozytywnej dyscyplinie, będą uczyły dzieci umiejętności życiowych i potem to dzieci będą mogły te techniki podejścia wykorzystać w relacjach z ich bliskimi, z ludźmi, których spotykają w różnych sytuacjach. Taką kombo techniką, która zbiera bardzo różne umiejętności życiowe, są spotkania rodzinne. Kiedy uczymy się zarządzania swoimi emocjami, kiedy uczymy się wypowiadania swoich potrzeb i oczekiwań, kiedy uczymy się planowania, kiedy uczymy się odpowiedzialności i kiedy uczymy się korzystania ze swoich notatek i z realizowania planów. I uczymy się też polegania na sobie, bo zobowiązaliśmy się do czegoś i potem to realizujemy. Więc wszystkie techniki będą uczyły w sporym zakresie umiejętności życiowych wasze dzieci. Punkt drugi. Wspólnie skupiajcie się na rozwiązaniach. No tak, bo pozytywna dyscyplina nie skupia się na problemie. Oczywiście, no, że dzieci nie robią czegoś dlatego, że różne powody można tutaj podać, natomiast my skupiamy się w pozytywnej dyscyplinie po pierwsze na czterech błędnych celach zachowania, czyli takim kluczu, w jaki sposób dzieci poszukują poczucia przynależności, bo pamiętajmy, że poczucie przynależności jest takim hasłem, które pomaga zrozumieć złe zachowania ludzi. Ludzie zachowują się źle, bo w jakiś sposób chcą uzyskać więcej poczucia przynależności. Więc dając więcej poczucia przynależności i skupiając się na rozwiązaniach, pomagamy ludziom być wartościową osobą w społeczności, a to jest to, czego my wszyscy potrzebujemy, niezależnie od tego, czy mamy 2 lata, czy mamy 15 miesięcy, czy mamy 65 lat. Chcemy być potrzebni. Dlatego my w pozytywnej dyscyplinie nie obwiniamy, nie mówimy, a nie mówiłam, nie gderamy, bo to wszystko ani nie działa, ani nie pomaga zbudować, poczuć się lepiej jak rodzic albo jako dziecko.
jedynie buduje granice i frustracje i bariery w relacjach. Więc skupiajmy się na rozwiązaniach, czyli szukajmy, no dobrze, znowu nie udało ci się z tego talerza schować, albo znowu talerz nie trafił do zmywarki. Więc jakie możemy znaleźć rozwiązanie, żeby talerze odlatywały do zmywarki? Zawsze, zawsze kierujemy się na rozwiązania. Zawsze. Miej wiarę w swoje dzieci. To chyba jest oczywiste. To już o tym mówiłam. Odpuszczaj małymi porcjami. I ja uwielbiam takie podejście związane z tym, jak działa nasza motywacja. Że motywacja jest zawsze 100%. Im więcej motywacji zewnętrznej, czyli jakiegoś naszego gadania, popychania, motywowania, już nie daj Boże, naklejek motywacyjnych, stempelków, nagród i kar, tym mniejsza motywacja wewnętrzna. A my przecież chcemy zbudować w człowieku motywację wewnętrzną, poczucie, że on jest zdolny i kompetentny i że on umie robić różne rzeczy i że on wie, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach. Powiem wam, jaką miałam wczoraj sytuację, bo ja bardzo mocno z tym odpuszczaniem pracuję w temacie prac domowych mojego syna. I mianowicie Antek zapomniał wczoraj przeczytać czytanki, nauczyć się czytanki. No więc ja mu mówię, tak troszkę był żartem, bo sobie, o, zapomniałeś, ale oglądaliśmy bajki, a tutaj zapomniałeś i tam coś jeszcze powiedziałam. To teraz leżąc w łóżku czytaj. No i on to przeczytał raz, dukając. Ja mówię, no dobra, no to już, przeczytałeś, fajnie, dziękuję, zamknięte. A on mi na to, ale mieliśmy się nauczyć tego ładnie czytać. I przeczytał jeszcze 3 razy. To nie ja go zachęcałam do tego, nie ja oceniłam jego kompetencje czytania. Ja to odpuściłam, bo stwierdziłam, dobra, jego odpowiedzialność. Moim zadaniem było tylko może przypomnienie delikatne. A on wziął odpowiedzialność za siebie i powiedział, nie, 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 mieliśmy się tego nauczyć. I przeczytał sam z siebie jeszcze 3 razy. To jest właśnie sposób, w jaki odpuszczanie pomaga dzieciom przejąć tą odpowiedzialność. Jeśli my dorośli cały czas pamiętamy za dzieci, to one się tego nie nauczą. No kurczę, nie mają szans. A ja wierzę, że mój syn jest zdolny i kompetentny. I to się często sprawdza. Oczywiście, że nie zawsze. Nic się nie sprawdza zawsze. Zwiększaj samoświadomość dzieci, pytając. No i tu są konkretne przykłady pytań podane, związane z emocjami, jak się czujesz, czego chcesz, czego potrzebujesz, na czym ci zależy. Ale jeśli chodzi o kompetencje wychowawcze, to zadanie pytania jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Zadanie pytania otwartego. Jaki masz pomysł na to? Kochanie, zaraz będzie kolacja. Co musimy zrobić wcześniej? Co zwykle robimy przed kolacją? Czy podoba ci się porządek, jaki masz teraz na biurku? Oczywiście, słyszycie, jakim ja to tonem mówię. Staram się mówić jak najbardziej otwarcie, jak najbardziej uczciwie. To nie mają być takie pytania, na które ja znam odpowiedzi. Ja naprawdę mam być zaciekawiona i chcę być zaciekawiona tym, jaką odpowiedź ma moje dziecko. Bo może on jest zadowolony z porządku, jaki ma na biurku i wtedy ja mogę powiedzieć, wiesz co, ale ja nie jestem. Nie chcemy zadawać podchwytliwych pytań, chcemy zadawać pytania pełne miłości. Napiszcie mi koniecznie, co myślicie o podejściu wzmacniania swoje dzieci, czy jest ważne w waszym życiu, w waszej rodzinie, czy jest nieważne, czy zauważacie jakieś błędy, które popełniacie, a może nie, co wam dało to nagranie i polubcie je, żebym ja wiedziała, że podobają się wam filmy, które dla was nagrywam. Pozdrawiam serdecznie, Asia Baranowska, edukatorka pozytywnej dyscypliny i coach mam na własnych zasadach.